Tak, ja też tutaj jest dużo takich podróży w czasie. Nie mogłem sobie odmówić też kilku takich slajdów na samym początku. Bo tutaj oczywiście pierwsze widzieliśmy upadek systemu komunistycznego i można by było powiedzieć, że wydawało się nam, że to już jest po wszystkim. Tutaj wydaje się nam, że wygrywamy wojnę, a tutaj się wydawało, że Chiny podłączają się do międzynarodowego świata, gospodarki, bogactwa. No i takiego dosyć potulnego, powiedzmy, funkcjonowania jako fabryki dla tego, co my wymyślimy. Podobnie Unia Europejska, podpisany kontrakt w Maastricht, to był w 1992 roku. Wydaje się, że Unia działa od zawsze, ale to jest tylko lata 90., kiedy to się zaczęło. Czyli tak można powiedzieć, że... udało się. No też było to 30 lat nieprawdopodobnej prosperity. Się zarabiało po prostu niezwykłe pieniądze. I można powiedzieć, że te ostatnie 30 lat to było takie, no praktycznie rzecz biorąc, Elysium. My Polacy szczególnie w tym czasie z niewolnych staliśmy się wolnymi. Z biednych pewnie bogaci. Natomiast jak popatrzymy, tutaj wymieniliśmy kilka takich aksjomatów, które się wydawały do niedawna jeszcze absolutnie prawdziwe. No, wojna to nie była żadna opcja, nikt w ogóle o tym nie myślał, szczególnie w Europie. Życie było generalnie rzecz biorąc lepsze. Raczej się o nic nie walczyło, tylko się wszystkim prawie że handlowało. Pieniędzy było dosyć dużo, ceny niskie, inflacji nie było. No, zmiany klimatu, zwłaszcza w latach 90., to dla wielu z nas to była tylko jakaś taka ideologia i coś dziwnego. No i tutaj jest taki pierwszy wykres, na który chciałem Państwu zwrócić uwagę. Wykres przede wszystkim ma 500 lat, to też warto popatrzeć. Pewnie jest to jeden ze starszych wykresów, który jest tutaj pokazywany. Natomiast staraliśmy się tutaj policzyć, ile światowych mocarstw było w konflikcie. I no, wniosek można wysnuć z tego taki, że pokój to jest niestety dobro rzadkie, a mieliśmy takie czasy, kiedy się wszyscy bili ze wszystkimi i o wszystko. I jak popatrzymy na ten wykres, no to zobaczycie Państwo, że właściwie te ostatnie kilkanaście lat to jest okres bez precedensu, kiedy nie było żadnej wojny pomiędzy mocarstwami, no ale zdaje się, że jesteśmy świadkami tego, że to się już skończyło. A więcej, no, ja pamiętam, jak rosyjscy żołnierze opuszczali, czy żołnierze Związku Radzieckiego opuszczali Polskę. Teraz mamy z powrotem żołnierzy w Polsce. I wydaje się, że już wszyscy się oswajamy powoli z tą myślą, że wojna zaczyna być narzędziem politycznym. Teraz nie ma takiego polityka, który powie, że nie wywoła wojny. Wręcz przeciwnie, raczej są tacy, którzy mówią, że jak będzie trzeba bronić, no bo wojny się zawsze obronne wywołuje, to będzie bronił. Najczęściej sam na tą wojnę nie idzie zresztą. Tu już było dużo na ten temat. Ja miałem pierwotnie co innego tutaj powiedzieć, ale mój poprzednik dużo mi podebrał z tego, nie uzgodniliśmy, więc ja powiem tylko tak. Myśmy chyba tych lekcji generalnie rzecz biorąc nie odrobili. Oczywiście my możemy sobie tłumaczyć te wybory i pewnie tak by je trzeba było wytłumaczyć, że ten taki rosyjski kilowat energii, który żeśmy kupowali, to tutaj to, o czym mówiła pani Alicja Defratyka, on potem lądował oczywiście na przykład w fotelu, który był produkowany w Polsce. No i ten kilowat stawał się pewnie czasami nawet i dwa razy droższy. Potem wędrował do niemieckiego samochodu, tam znowu drożał. No i w ten sposób my żeśmy budowali taką soft power i w pewnym stopniu no, rozwijaliśmy się na wartości dodanej, która była surowcowo wyprodukowana w Rosji, a bogaciła się na tym Europa. To w pewnym momencie zaczęło dochodzić w połączeniu z globalizacją. No to ja jeździłem przez ładnych parę lat niemieckim samochodem, który był wyprodukowany w Argentynie i zasilany rosyjskim paliwem. No i to tak, albo mieliśmy też takie zupełnie normalne, myślę, że większość z nas nawet w ostatnim tygodniu zrobiła coś w tym stylu, że piła sok oczywiście grujecki,
ale z rosyjskiej szklanki, którą kupiliśmy w szwedzkim sklepie. Ja jeszcze kupiłem go za pieniądze z francuskiego banku, który mi zapłacił. No i realnie to tutaj oczywiście wszyscy narzekamy, czy mówimy, że coś się stało takiego niespodziewanego, ale ja się tak zastanawiam, my Polacy, Czesi, Słowacy, to możeśmy nie wiedzieli, z kim my handlujemy. W zasadzie to raczej wiedzieliśmy dokładnie, kto to jest. No jeżeli już żeśmy nie ostrzegli Europy, albo ten nasz głos nie był wystarczająco usłyszany, to dlaczego żeśmy się sami do tego nie przygotowali, skoro wiedzieliśmy, że paktujemy z diabłem? Na to pytanie absolutnie nie mam odpowiedzi. Mam nadzieję, że się trochę z tego nauczymy. Jeżeli chodzi o państwo, no to było to, ja dorastałem, nazwijmy to, czy wchodziłem w dorosłe życie w latach 90. i takie poglądy właśnie, które tutaj państwo mogą przeczytać, były niezwykle popularne. Państwo zmierzało w stronę takiego nocnego stróża i to generalnie chyba był konsensus. Tutaj też trzeba przyznać, że no wszyscy uważaliśmy, że im mniej tego państwa, tym lepiej. Warto też dodać, że pewnie zwrócić uwagę może na to, że politycy nawet w tym aspekcie wydają się dosyć sprytni, bo pewnie jest to jedyna grupa zawodowa, która nas przekonała do tego, że im mniej będzie pracowała, to tym lepsi są zawodowo. Także to tutaj takich innym się to nie udaje, ale dość szybko żeśmy się dowiedzieli, że jednak to tak dobrze nie jest. Są sprawy tak wielkie i tak duże, że nie da się ich załatwić przy pomocy społeczeństwa obywatelskiego czy gospodarki. Bardziej tak powiedziałbym widowiskowo, no to można to spuentować tak, że katastrofy się nie da sprywatyzować. Tego typu rzeczy muszą być rozwiązywane przez państwa. Państwa są nam po prostu potrzebne, o czym wcale nie byliśmy tak przekonani jeszcze parę lat temu. Na pewno też powinniśmy pamiętać o tym, że no to był dosyć, że tak powiem, paskudna postać, natomiast ona charakteryzowała, czy tam dosyć dobrze określiła podejście polityków i rządzących, które mniej więcej brzmiało tak, że władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy. Więc należy się spodziewać tego, że kiedy politycy uzyskają większe uprawnienia, szybko się ich nie pozbędą. Tutaj jest wykres oczywiście, który też pokazuje, kto ile dorzucił. Z Polską był pewien problem, bo u nas z wiarygodnością danych jest coraz trudniej. Myśmy to w zasadzie do dzisiejszego rana próbowali sprawdzić. Nam wychodzi, że to jest około 10%. Dlatego Polski nie ma, bo tutaj są dane wiarygodne, natomiast Polskę szacowaliśmy, nam wyszło, że gdzieś około 10%. No i to też jest taka ciekawostka, która była w zasadzie zupełnym, w skali historii świata, była zupełną anomalią. Tutaj można zobaczyć, jak wyglądają stopy procentowe, czyli w skrócie koszty pieniądza. No i tutaj widzimy ten koszt pieniądza w różnych miejscach geograficznie. I to w pewnym momencie doszło do takiego poziomu, że te pieniądze nie kosztowały nic. Stopa procentowa w banku centralnym wynosiła zero. I to jeżeli byśmy wrócili nawet do czasów, kiedy na świecie był pieniądz kruszcowy, wymienialny albo potem wymienialny na złoto, to takich sytuacji jeszcze nie było. Statystyka, która jest na świecie obecna i gdzie można z niej mniej więcej odczytać, to zwłaszcza Anglicy takie zapisy mają, ile, na ile pożyczano pieniądze, no to tam jest 300-letni, tam 300 parę lat jest tego zapisu, nigdy nie było takich cen jak wtedy, nigdy. Nigdy. Wtedy było oparte o złoto i tak dalej, a mimo to jednak te pieniądze zawsze miały jakąś wartość, tutaj nie. Jak się okazało, to no powiedzmy, że nie tylko pieniądz był tani, ale właściwie wszystko i wszędzie zaczęło tanieć. Dla mnie, no bo tak jak mówię, ja zaczynałem życie takie zawodowe w latach 90., więc pierwszy kredyt, którego udzieliłem,
Ja w ogóle pracowałem wtedy w banku spółdzielczym, więc wtedy dla nas takimi klientami, którzy byli klientami VIP-owskimi, byli członkowie spółdzielni i ja tego kredytu udzieliłem na 50% wtedy. I to tak dla nie członków spółdzielni było 55%. Mam nadzieję, że przy emeryturze nie będę z powrotem udzielał takich kredytów i to będzie trochę taniej. Natomiast to, co widzimy, co dla mnie było czymś niebywałym, to tutaj jest ten taki ząbek, można powiedzieć. I to jest okres deflacji w Polsce, co mi się wydawało, że to jest absolutnie nigdy niemożliwe. Także my żeśmy, tutaj jak popatrzymy, jeżeli chodzi o inflację, to Polska to jest taki, powiedziałbym, no dosyć ekstremalny jeździec, bo z jednej strony mieliśmy absolutnie niewątpliwie największą, ale też no jako jedyni weszliśmy w fazę deflacji. Aż ciężko myśleć, co to może być dalej. Tutaj z kolei też już było dużo powiedziane, ten wykres nie do końca wiem, czy on jest w pełni czytelny, natomiast ja go spróbuję opowiedzieć. To jest wykres pokazujący inflację w kategoriach konsumenckich poszczególnych składowych tego, na co my wydajemy pieniądze. I generalnie wcześniej było tak, że inflacja najczęściej była pod silnym wpływem jednego, może dwóch, może trzech czynników. A tutaj widzimy, że to jest absolutnie wszystko. To tak jakby tyralierą te ceny poszły. Drożeje wszystko. Ja tutaj też wrócę do tego, o czym mówiła pani Alicja Defratyka w czasie panelu. To nie jest taka sobie inflacyjka. To jest taka bestia, którą będzie bardzo ciężko opanować, dlatego że no absolutnie wszystko drożeje, to by po prostu cała gospodarka musiała być niskoemisyjna, mało energochłonna i tak dalej, i tak dalej. Obawiam się, że będziemy z tym mieli naprawdę bardzo, bardzo duże problemy. No to też, ja przyznam, że trochę taką mogę samokrytykę zgłosić, ale w latach 90. to na pewno uważałem, że jak widziałem w telewizji jakiegoś człowieka, który się przykuł łańcuchem do komina albo do drzewa, to raczej rozważałem jakby artystyczną część tego performansu, a nie bardzo zwracałem uwagę na to, co on ma do powiedzenia. Te wszystkie pływania na pontonach, przy platformach wydobywczych i tak dalej, i tak dalej. No i na koniec, no mieli jakieś tam transparenty, coś krzyczeli. No i na koniec, jak popatrzymy na to, co się teraz dzieje, to wygląda na to, że lepiej było ich posłuchać. Ten pierwszy wykres pokazuje, on jest dosyć, czy ten, który jest po prawej, on jest dosyć popularny w różnych odmianach, natomiast no on pokazuje, i to też jest, to tutaj nie można dyskutować, to są fakty. Fakty to jest dyktatura faktów. Więc widzimy, im więcej jest CO2 w atmosferze, co się dzieje z temperaturą. Ta temperatura rośnie po prostu i to są pomiary. To nie jest symulacja, tylko to jest pomiar. Więc jeżeli to, co jest po prawej, jest prawdą, a prawdą musi być, to po lewej jest bardzo dobrze przewidywalna przyszłość. To niebieskie to jest, oczywiście to jest symulacja tego, jeżeli nic nie zmienimy. Natomiast no, wydaje się, że wypadałoby zmienić, bo jeżeli nie zmienimy, no to jak Państwo popatrzą tam na mapę Polski, to trzeba w Gorzowie port budować, a w Gdańskiem należy się nacieszyć, póki on jeszcze jest, bo w takiej symulacji go nie będzie, no Helu też nie. Globalizacja. Tu nam zniknęła legenda. Generalnie chodzi o to, że to są wykresy, które mówią o tym, ile jest transportu osobowego w skali, w transporcie lotniczym. Przewozy kontenerowe i transport taki, powiedziałbym, no masowy. Czyli tak jak widać, to rośnie, no pewnie średnio, jakbyśmy wyciągnęli to gdzieś w okolicach 3 razy, 300% wzrosło w ciągu 20 lat. Pytanie, czy to jest dużo? No to jest inna miara, która pewnie jest już łatwiej przyswajalna. 60% światowego GDP
jest przedmiotem handlu międzynarodowego. Czyli takie sytuacje, że mamy butelkę z jednego kontynentu, kapsel z drugiego, a napój z trzeciego kontynentu, które zresztą miały miejsce u naszego klienta, były czymś zupełnie normalnym. 60% tego, co produkowaliśmy, było w ruchu. I tutaj trzeba pamiętać jeszcze, że w tej statystyce międzynarodowej handel wewnątrzunijny to jest, jego tam nie ma ujmowanego, to jest jeden organizm gospodarczy. Także to prawdopodobnie, jeżeli byśmy patrzyli takimi małymi krajami, czy powiedzmy to, co się dzieje wewnątrz Stanów Zjednoczonych pomiędzy Stanami, to ten poziom jest jeszcze większy. No i tutaj też żywność. Teraz dość często już mówiliśmy, Grzegorz pokazywał, jak wyglądają te ceny żywności w ostatnich 2 latach, dlatego ja tutaj kończę w 2020 roku, żebyśmy nie mieli jakichś konfliktów pomiędzy jednym wykresem a drugim. Natomiast to można powiedzieć, że te 10-12 ostatnich lat to było tak wręcz przewidywalnie nudne. Tam te podstawowe parametry, na które my patrzymy na rynek, zaczynamy patrzeć od cen zboża, to one się tam zmieniały po 2-3% rocznie. W zasadzie można było z dosyć dokładną, dużą precyzją powiedzieć, co będzie wyglądało, jak będzie to wyglądało w najbliższych miesiącach czy latach. No i oczywiście to jest rezultat tego, co się wydarzyło, ataku Rosji na Ukrainę. Znowu, dane, które posiadamy, one, tylko nam się wykres nie zmieścił, ale normalnie one są, ten indeks jest liczony od lat 50. Nigdy nie było tak wysokich cen. Nigdy. Tutaj też trochę widać, że w Polsce uważano, bo to ja pamiętam, babcia opowiadała, jak kupowała cukier, bo miała być wojna atomowa ze względu na kryzys kubański, to jak widać świat bardziej chyba jednak Jom Kippur przeżywał, nie kryzys kubański, który był trochę wcześniej. Natomiast te ceny są realnie na absolutnie najwyższym poziomie. Co więcej, one są bardzo niestabilne. W tych początkowych tygodniach wojny na Ukrainie, to też Grzegorz świetnie pokazywał na tym wykresie, gdzie w zasadzie dwa zdania jednego polityka powodowało, że ceny na rynku światowym potrafiły, i to nawet ceny żywności, skoczyć o kilka procent. Czy no właśnie to, co widzieliśmy, to jest dla mnie symboliczne. Nie pamiętam, to był 20 któryś lutego, już tuż po rozpoczęciu wojny, kiedy cena zboża jednego dnia poszła 10% w górę i potem 10%, prawie że 10% spadła, a potem znowu poszła w górę. Ta zmienność i jakby taka elektryczność cen jest czymś, czego wcześniej zupełnie nie było. No i tutaj znowu też wracamy do tego, jak biznes się traktował. Chcieliśmy, żeby było jak najmniej rządu, a jak najwięcej biznesu. Pewnie większość, jeżeli się nie uczyła, to przynajmniej słyszała, że w zasadzie było 5 sił Portera, które wpływały na świat gospodarczy. Tam niczego więcej nie przewidywano. No, biznes był taką samodzielną galaktyką z własną gwiazdą, można powiedzieć, że imienia Portera. I to było wszystko, co braliśmy pod uwagę. I potem nam rzeczywistość powiedziała, sprawdzam, i to praktycznie rzecz biorąc od razu z kilku kierunków. Okazało się, że te wszystkie doktoraty, które były napisane, okazało się, że to, co mieliśmy za wiedzę, było jednak bardziej wiarą niż wiedzą, i świat jednak wygląda trochę inaczej. A teraz jakbyśmy popatrzyli, jak wyglądało życie. Czerwony wykres to Polska. No, to jest wykres też, który pokazuje nieprawdopodobny sukces, który był osiągnięty przez ostatnie 15 lat. To jest od wstąpienia do Unii Europejskiej. Ja pamiętam moje z kolei zajęcia ze statystyki na studiach. Miałem takiego profesora, który tam liczył, kiedy my to dogonimy średnią europejską i tak dalej. I z tych wyliczeń wychodziło, że nigdy.
No, okazało się, że jednak się daje. My oczywiście nie jesteśmy cały czas na takim poziomie jak Niemcy czy Francja, ale już te najmniejsze czy no, najbiedniejsze kraje unijne dogoniliśmy, a według niego nawet osiągnięcie poziomu Hiszpanii czy Portugalii było gdzieś tam w ogóle w odrębnej galaktyce niemożliwe. Także żeśmy tutaj mocno podziałali ponad oczekiwania. No, Rumunia, Litwa trochę lepiej, natomiast no, wygląda to dosyć imponująco, zwłaszcza, że początek to mieliśmy raczej taki wolny start, to dopiero potem nam zaczęło lepiej iść. I tutaj jak popatrzymy, to to jest, można powiedzieć, że w pewnym sensie w mierze strachu, czy mierząc strachem, widzimy, że konsumenci polscy dość mocno doceniają, co się ostatnio stało. To jest w ogóle taki wykres, który można powiedzieć, że to jest takie skrzyżowanie depresji z pesymizmem, czyli na tej osi pionowej mamy taki wykres, który odpowiada na pytanie, czy sądzisz, że będzie gorzej, a na osi poziomej czy sądzisz, że kiedyś było lepiej. No i tu oprócz tego, że bohaterowie tego ostatniego meczu są w skrajnym pozycji, to jak widać Polacy należą do najbardziej no, pesymistycznie nastawionych ludzi. To jest no, prawie połowa ludzi uważa, że dobrze to już było, a będzie jeszcze gorzej w Polsce. Natomiast jeżeli byśmy popatrzyli na to, jak wyglądają inne kraje, no to powiedzmy, może my jesteśmy trochę bardziej rozdygotani, ale tak naprawdę to nikt nie wierzy, że będzie lepiej. To jest tylko skala tego, jak ludzie widzą przyszłość, no i że widzą ją raczej w czarnych barwach. Obawiam się, że to jest na tyle mocne, że może być to samospełniającą się przepowiednią. I tutaj jeszcze siła ekonomiczna. Ja tego typu wykresy lubię, bo one pokazują, im większy ten prostokąt, tym większa siła ekonomiczna danego kraju, czyli wartość PKB, GDP. No i w tym momencie widzimy, że trzecim co do wielkości krajem na świecie jest Japonia, czwartym Niemcy. To są relatywnie czy stosunkowo małe kraje. Jak popatrzymy, no to oczywiście Rosję zaznaczyliśmy na czerwono, wielka to ona nie jest. Tuż obok jest Korea. Polska jest tutaj na granatowo pod Tajwanem mniej więcej. Wcale nie jesteśmy tacy mali w skali świata, jesteśmy już więksi w Europie od Szwecji i od Belgii. Więc to też pokazuje, że ten sukces ma również taką miarę, jeżeli chodzi o masę i znaczenie gospodarczą. Ja może dodam dodatkowo, Polska jest gdzieś tak w okolicy 21-22 miejsca na świecie, jeżeli chodzi o siłę gospodarczą. No to jest naprawdę nieźle. Natomiast jak popatrzymy, jakbyście sobie Państwo przypomnieli wiadomości, których żeście słuchali albo czytali wczoraj, przedwczoraj, to tak ta część międzynarodowa nie tym głosem brzmi. Tej mapy w ogóle, czy tego wykresu nie widać. No i widać to. To jest deklaratywna ilość głowic jądrowych, które jakie państwo mają. Te kilka miesięcy wojny pokazuje, że niekoniecznie wszystko, co Rosja deklaruje, działa. Bo czy mają, to pewnie mają, ale czy to działa, to już jest zupełnie inna sprawa, natomiast na pewno mają tego dużo. Zapewne dużo ważniejszym jest dość proste spostrzeżenie, że na tej mapie, czy na tym wykresie nie ma ani Japonii, ani Niemiec, czy też Korei. Jak się zastanowimy, jak wygląda dialog, ja tam czytam też tą część międzynarodową, to zwłaszcza Japończycy i Koreańczycy nigdy się nie odezwą, dopóki Stany Zjednoczone nie wygłoszą opinii na temat tego, jak powinien wyglądać porządek w Azji. Okazuje się, że te soft power, które budowaliśmy przez 30 lat, w tym momencie, kiedy się podejmuje takie decyzje o charakterze kluczowym, powiedzmy, że siadanie do stołu światowych decyzji jest zarezerwowane w praktyce dla tych państw. To też tłumaczy, dlaczego premier Indii mógł publicznie wręcz opieprzać Putina i to nie przyniosło żadnych dalej idących konsekwencji. Po prostu przy tym stole są mniej więcej wszyscy równi. Tutaj te ilości
głowic są takie, do Izraela to wszyscy mają powyżej 100, to już można narobić bardzo dużego bałaganu. No i teraz, jak tyle namieszałem, no to jak będzie? Moim zdaniem będzie tak, że będziemy w stanie wojny, takiej wojny mocarstw. To wiadomo, nie ma się co oszukiwać. To nie jest wojna, którą Ukraina prowadzi z Rosją. To jest wojna, którą prowadzi Zachód, czy Stany Zjednoczone z Rosją. A tam Chiny w kolejce czekają, także i te prężenie mózgu w Azji już też coraz mocniejsze jest, więc trzeba założyć, że te wojny wróciły i one będą na stałe. To będzie niestety to będzie nas wiodło przynajmniej w krótkim, takim kilkuletnim, może dziesięcioletnim okresie do zaniedbań natury. No i to, my to potem odczujemy. Nie mamy teraz, bardzo często się mówi, że nie zajmujmy się tam emisjami, bo to jest nieważne. No to się potem okaże, jak to jest nieważne, to obawiam się, że to jest akurat najważniejsze. Natomiast ludzie, no, w takiej sytuacji nie ma prawa, żebyśmy byli szczęśliwsi. Ludzie raczej będą mniej szczęśliwi, biedniejsi, w portfelach będą mieli mniej. I te portfele będzie jeszcze trudniej zapełnić, bo ten koszt pieniądza zaczniemy odczuwać, a z kolei to, co już się w tym portfelu znajdzie, to będzie bardzo szybko z niego znikało albo traciło wartość, dlatego że inflacja będzie zbierała swoje żniwo. Nie istnieje takie coś jak globalna wioska. To nam się wydawało, że jest globalnie i wszyscy należymy do jakiejś jednej społeczności. Świat się chyba właśnie rozpadł na jakieś takie kawałki. Tutaj mój przedmówca robił jakieś aluzje, to ja też porobię. Będziemy prawdopodobnie i zmuszeni, i chętni do tego, żeby budować takie klastry zaufania. I jest generalnie jest bardzo ważne, żeby gdzieś przynależeć i najlepiej, żeby przynależeć do takiego klastra, czy do takiej grupy, żeby nie powiedzieć bandy, która jest wygrywająca. I w przypadku Polski, bo ja się wychowywałem w Warszawie, ale na Pradze, a nie na Żoliborzu. I tam już zanim ktoś poszedł do szkoły, czyli tak gdzieś do 7 roku życia, już można się było dowiedzieć, że do jakiejś bandy trzeba należeć, bo jak człowiek zostaje sam, to albo zbiera w łeb od wszystkich, albo nie może wychodzić z domu. Więc ja bym chciał, żebyśmy my wybrali dosyć dobrą, bo sami sobie nigdy nie poradzimy. Nie ma takiej opcji i chyba nie ma takiego państwa na świecie, może z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, które potrafi sobie samo poradzić. Na pewno będzie też więcej polityki. Nie wiem, czy my mamy gotowych polityków na to, żeby było więcej polityki. Wydaje się, że ci politycy, którzy byli pod koniec lat 80., na początku lat 90., byli, jeśli nie dojrzalsi, to bardziej przejęci swoją rolą. Możliwe też, że technicznie lepiej przygotowani do swoich ról, więcej nauki zapraszali do podejmowania decyzji. Wydaje się, że ci politycy mają bliżej do działów marketingu i PR-u niż nauki i technologii, ale polityki bez wątpienia będzie więcej. Myślę, i to też w poprzednich wystąpieniach pobrzmiewało, będzie duży rozwój technologii. My jeszcze nie do końca jesteśmy w stanie powiedzieć gdzie, ale w sumie cały nasz rozwój cywilizacyjny, czy też więc takie szczęście opiera się na technologii. No, zaczęło się od tego, że chwyciliśmy kamień czy kość w dłoń, no a teraz planujemy loty w przestrzeń kosmiczną na inne planety. Technologia, liczę na to, że technologia przyjdzie w sukurs. A jak będzie w, powiedzmy, tym naszym świecie, w tym Food and Agro? Na pewno będzie drogo. To wygląda na to, że ten wykres, który pokazaliśmy, on tam robi jakieś takie dzióbki, powiedzmy teraz, gdzie pokazywaliśmy, że tym punktem odniesienia była wojna Jom Kippur, ale
No moim zdaniem, jeżeli znowu nie rozpatrujemy perspektywy paru miesięcy czy roku, tylko taką perspektywę, powiedzmy, średnio trwającej inwestycji, to nie ma szans, żeby było taniej. Mamy mniejszy areał do dyspozycji, który będzie musiał wyprodukować więcej żywności, bo się ludność w skali świata zwiększa, a ta produkcja, co moi przedmówcy wskazywali, będzie musiała być zrobiona tak, żeby przestać szkodzić, a najlepiej jeszcze pomagać w tym, żeby klimat czy też środowisko uczynić względnie znośnym dla naszych dzieci, już nawet nie wnuków. Z tego powodu też już wspominałem o tym, będą regulacje, jeszcze raz regulacje. Dlatego, że będziemy żyli w świecie, w którym będzie wszystkiego coraz bardziej brakowało, zwłaszcza jeżeli chodzi o zasoby naturalne, więc będziemy sobie po prostu patrzyli na ręce. Będzie potrzebna większa transparentność, w związku z tym będzie więcej regulacji, więcej sprawdzania tego, czy to wszystko, czym dysponujemy, jest w sposób schludny jakby wykorzystywane. No i tutaj jest pewne światełko w tunelu. Wiemy też, moim zdaniem w tym biznesie pojawi się zupełnie nowe miejsce do zarabiania pieniędzy. Mówię tutaj o systemie zarządzania emisjami, czy też tego, że rolnictwo jest w stanie wchłaniać, czy pochłaniać dwutlenek węgla. To jest biznes, którego prawdopodobnie w skali nie jesteśmy w stanie oszacować. Natomiast to oznacza, że przyjdzie bardzo dużo pieniędzy. I generalnie rzecz biorąc, wspominała o tym Agnieszka w czasie debaty, my już widzimy, że zarówno takie pieniądze spekulacyjne, jak i także takie inwestycyjne, długie, zaczynają się pojawiać i szukać możliwości. Ten strumień pieniędzy do sektora zaczyna już płynąć. To nie są pieniądze, które bardzo często były takie wewnątrzsektorowe, tylko to są pieniądze, które przychodzą zupełnie z zewnątrz po to, żeby zacząć, powiedzmy, zarabiać czy inwestować. I tam źródeł, czy przyczyn, dlaczego te pieniądze się pojawiają, jest dużo. Jedni szukają spokoju, ale inni właśnie nauki, nowoczesności, pewnego rozwoju. No wszyscy są przekonani, że tutaj leży dużo odpowiedzi na pytania, przed którymi stoi świat. No i teraz, czy my sobie poradzimy? Myślę, że ten wykres znowu jako statystyka odpowiada. Oczywiście to są dane pomiarowe, zewnętrzne, bo statystyka to w ogóle ma zły PR. Statystyka to jest w ogóle bardzo dobra nauka i ona nigdy nie kłamała, tylko że nie zawsze wszystkim pasuje to, co wychodzi. Więc tutaj w gruncie rzeczy, żeby się nie rozwodzić, to można powiedzieć, poradzimy sobie, bo żeśmy sobie zawsze radzili. I wygląda na to, że w tej przestrzeni tego food and agro Polska sobie rzeczywiście zawsze radziła lepiej niż reszta Europy czy reszta świata. No i teraz już zmierzając w stronę podsumowania, tak się złożyło, że tutaj mamy jakiś taki zespół cytatów amerykańsko-militarnych. Ja chciałem powiedzieć tak, że trochę, żeby tak sprowadzić to na ziemię, każdy swoje wie. I wchodząc na tą salę, państwo określone rzeczy wiedzieli. Liczę, że w dużej mierze pokazaliśmy tutaj, staraliśmy się określić, czyli zapewnić tą drugą część, że są takie rzeczy, o których wiemy, że ich nie wiemy. No i w gruncie rzeczy dużo z tego, o czym dzisiaj było mówione, pasuje do tej kategorii. Natomiast jestem głęboko przekonany, że przyszłość należy do tego ostatniego określenia, czyli nie wiemy, czego nie wiemy. Większość przyszłości będzie określona w ten sposób. I tutaj aż się prosi, żeby sobie przypomnieć profesora Bartoszewskiego, który mówił, że jak nie wiesz, jak się zachować, to się zachowuj przyzwoicie. Ja bym dorzucił do tego, że jeszcze roztropnie, bo przyzwoitość w takim życiu ogólnym, ale w gospodarczym roztropnie. I o tym mówili też moi przedmówcy.
Po prostu wypadałoby właśnie trochę skręcić ogrzewania, przygasić światła, bo tej energii na pewno będziemy potrzebowali. Dziękuję bardzo.